Po zaledwie czterech treningach piłkarze Polonii zagrali pierwszy sparing. Ich wczorajszym rywalem na boisku na Zaborowie była mająca pierwszoligowe aspiracje Miecz Legnica. Zespół Bogusława Baniaka nie był łaskawy dla odmłodzonej Polonii prowadzonej przez Aleksieja Treszczenkę. Wygrał 7-0, choć większość bramek strzelił w końcówce meczu. Mimo wysokiej wygranej trener Baniak nie był do końca zadowolony z gry Miedzi. No limit tylko zrobili, bo zakładaliśmy, że przyjeżdżamy tutaj i wygrywamy 6-0 i wtedy możemy mówić o niedzieli tylko o odnowie biologicznym bez treningu. No i to zrobili, limit zrobili bramkowy. Natomiast co do samego mechanizmu grania i szybkości akcji, rozgrania, dużo zastrzeżeń i na pewno to widać to, że ci chłopcy po prostu, no tutaj jest tak mało czasu latem, że 2 tygodnie selekcji, dopiero teraz właściwie utworzyłem zespół, a teraz zostało parę dni na to, żeby zgrania. A każdy z nich przyjechał z innej bajki taktycznej. Tak trochę ten sparing na ostatnią minutę, bo przeciwnikiem miał być Chrobry Głogów. Nie będę komentował zdarzeń i zasad, mogę tylko krótko powiedzieć, że na pewno chciałbym do wydziału szkolenia spytać się, dlaczego pan trener odwołał sparing, bo nie robi się w ten sposób, bo jeżeli takie rzeczy mieliśmy, to mogliśmy to zrobić tydzień wcześniej, a mógłbym zagrać z Pogonią Szczecin. A Polonia Leszno jak się spisała w tym pojedynku? No brawo Tereszczenko, no jeszcze grający chłopak z siwymi włosami, a to jest mój wychowanek Zamiki Wronki. Ja mu pogratuluję to, że jest przykładem dla tych wszystkich chłopców grających dzisiaj. Było 2 osobowości, był Madejski i był Tereszczenko. Doskonale jest pan znany w tym piłkarskim świadku. Jak pan ocenia ten obiekt tutaj piłkarski w Zaborowie? Ja pogratulowałem dyrektorowi Osiru tak wspaniałego obiektu. Ja byłem jako piłkarz ostatnio raz w Lesznie, no to są niebo a ziemia. No myślę, że trzeba się do prezydenta miasta ukłon zrobić, żeby zrobił tu hotelik, to na pewno Baniak z zespołami i trenerzy w Polsce będą wiedzieli, że rośnie w Lesznie kapitalne centrum piłkarskie. Grający dziś na boisku trener leszczyńskiej Polonii Aleksiej Tereszczenko, czy jest pan zadowolony z gry swojego zespołu? Tak, jestem bardzo zadowolony, dlatego że my w bardzo krótkim etapie przygotowań i bardzo mocnych przygotowań z tak małą ilością zawodników graliśmy 60 minut jak równy z równymi. No właśnie, do przerwy było 2-0, to taki minimalny wynik w pojedynku z drugoligowcem? Popełniliśmy 2 błędy, po prostu obrona zagrała fatalnie w 2 momentach i wyłożyła przeciwniku, nie to co przeciwnik strzelił bramę, my sami dali te piłki i on strzelił. A tak więcej w pierwszej połowie przeciwnik nie stworzył sytuacji, nie było szału na bramki i my mogli strzelić bramy do pustej bramki, sam na sam wyszedł nasz zawodnik i Kowalski nie trafił do pustej bramki. Jeżeli chodzi o plusy tego pojedynku, co jest dobrą stroną Polonii, no właśnie na początku przygotowań do sezonu? Dobrą stroną jest to, że my wytrzymaliśmy bez zmian 60 minut, to bardzo dobrze i próbowaliśmy grać w piłkę. My nie pękali, próbowali trzymać piłkę, nie walili długich piłek, każdy był pod grą, determinacja, walka, a nie zapomnimy, że tu grają zespół składa się z chłopaków 19 lat. Co jeszcze należy poprawić? Wydolność, szybkość, dynamikę, siłę i taktycznych trochę zagrań, dlatego że zawodnicy nie wiedzą w jakim momencie jak się zachować, gdzie wybić piłkę, gdzie przyjąć piłki, jak rozegrać. To jeszcze tak przed nami taka praca. Z następnego tygodnia u nas będzie już więcej ludzi, z 20 zawodników i już będzie inaczej to wszystko wyglądać. Na razie to organizacyjnie tak my leżymy. Kogo możemy się spodziewać? Kto przyjedzie do Leszna? Czy ktoś ze starych zawodników? Czy ktoś dziś już pojawił się? Ze starych zawodników Świętek będzie. I jeszcze parę zawodników też urzucą, prosto nie wyjechali na urlop wcześniej zaplanowany i od poniedziałku nie przystępują do treningu. Czy w lidze też zobaczymy grającego trenera w barwach Polonii Leszno? Nie. Ja dzisiaj wyszedłem, dlatego że na boisku lepiej kierować grą zawodników, lepiej ich nauczyć, niż ja będę stać za boiskiem i zwracać uwagi. Dlatego że z daleka to zespół nie będzie reagować, a na boisku to inaczej to wygląda i dlatego cieszę się, że taktycznie my próbowali grać średnim pressingiem, wysoko wychodzili, trzymali linię i to fajnie wyglądało jako zespół. Kto będzie następnym sparring partnerem? No będzie Arka Gdynia, no jeszcze parę zespołów tam, Jarota, Jarocin, no dobrze będą sparring partnerzy.